szwedzcy inżynierowie stanęli sobie w kółku nad przepaścią i zaczęli rozważać. Zbudowaliśmy perfekcyjnego sedana Volvo S70. Zbudowaliśmy perfekcyjne kombi Volvo V70. Nasze życie zostało spełnione. Skaczemy na główkę ze skał, na skały, ze skały na skały, tak żeby się zabić. I już tak krok do przodu robili i w pewnym momencie któryś krzyknął: zaraz, zaraz, przecież nie zbudowaliśmy jeszcze perfekcyjnego sport coupé. I tak właśnie powstało Volvo C70. Patrzcie, nieźle, co? Coupé. Nie, no ja tego nie przerabiałem, to ja nie obciąłem tam tyłu i nie zostawiłem tylko dwóch drzwi, to tak fabrycznie jest. Ale to jest nic, pokażę wam coś więcej. Ta rura jest do turbo, a to jest silnik benzynowy, pięciocylindrowy. O, czyżby to była ta piąteczka? Skromne 240 koni mechanicznych. Widzicie ten tył? Przecież to jest piękne. Przecież ten tył jest piękny. Ostatnio było takie pytanie, Krisie, jak się stałeś miłośnikiem marki Volvo, samochodów marki Volvo? Otóż tak się składa, że nie stałem się ich miłośnikiem, ale jak coś ma 240 koni mechanicznych, to ja automatycznie jestem tego miłośnikiem. U nas w Białymstoku każdy publicznie ogłasza swoje preferencje seksualne. Słuchajcie, ostatnio zadałem takie pytanie, dlaczego silnik bierze olej, i rozwinąłem ten temat w jednym ze swoich filmów. Wy natomiast tam w komentarzach widziałem, było napisane, że no jak to, czemu bierze, a co ma dawać? Nie wiem, śmiejecie się, tak jakby to był jakiś żart. Oczywiście, że samochody i silniki dają olej. Na przykład to Volvo tutaj raz w tygodniu daje litr oleju. Patrzcie sami, tutaj jest litróweczka i tak co środę zazwyczaj litr. Tutaj jest Dextron trójka. Litr Dextrona wyskakuje. To zależy, jaki mamy miesiąc. Jak jest miesiąc przestępny, to wyskakuje litr 5W30. Godzina za 5:21. To jest taka pora, gdzie akurat Chrisowi kolba zaczyna odwalać na warsztacie i chodzę sobie tak i kręcę śrubki jakieś, po prostu kręcę śrubki. Patrzcie, jak to wszystko wolno idzie. Tutaj zobaczcie, silnik. Silnik do Audi sobie wchodzi. Nieźle, co? Długo trwają niektóre naprawy, patrzcie. Jakieś solenoidy. Nie, to nie solenoidy, to pneumatyczne takie zawory regulujące. Pomyślałem, że nagram sobie dzisiaj wam filmik o Volvo C70, bo jest to ciekawostka, ale nie chciałem robić odcinku od spodu na podnośniku, bo w sumie niedawno był, więc uznałem, że zrobię takiego po prostu vloga, gdzie pokażę wam to auto. Volvo C70 2.3 turbo benzyna, 240 koni mechanicznych w serii, skrzynia automatyczna. Skrzynia to Aisin. Robiliśmy tutaj dosyć spory przegląd. Pokażę wam stare części, jak wyglądają. Stare części to jest najlepsza rzecz. Masakra tutaj po prostu. Patrzcie. Zobaczcie. Wiecie, co to jest? W tylnym wózku są takie tuleje i one są od zbieżności, bo tylny wózek jest jakby złożony z dwóch takich dużych, długich wahaczy. Patrzcie, co tutaj jest z tym. Co z tym się działo? No śruby ja poprzecinałem, bo nie było opcji, żeby to rozkręcić. Ale patrzcie, tutaj ta gumowo-metalowa tuleja, ona już nie miała obudowy. Patrzcie, tu pękło i odpadło. Po prostu się rozleciało. Masakra. Patrzcie, przewody hamulcowe.
Widzicie, jaki patent na odkręcanie przewodów? Jak chcecie zachować sobie, ocalić przewód metalowy, to możecie tak naciąć przewód, delikatnie naciąć metalową część przewodu elastycznego i odzyskacie nakrętkę, odzyskacie przewód i nie musicie go wtedy dorabiać. Tylko trzeba precyzyjnie, delikatnie zeszlifować, tak żeby on puścił i wtedy da się wykręcić nakrętkę przewodu metalowego. Poduszka całkowicie rozwalona. Nieźle rozbita, co? A nowa? Sztywna. Chyba będzie trochę lepiej, co? Na tej nowej. Jakaś piasta, patrzcie, piasta. A te łożyska to się sypą. Ja w swoim Volvo Hamonie też muszę już wymienić łożysko jedno. Zbiorniczek, o, to podciekał. Patrzcie na poduszki, te łoża hydrauliczne, hydropodstawy. Patrzcie, tu jest ta druga poduszka. Zobaczcie, to wypadło. Po prostu wypadło, próchno. Totalne. Tarcze kotwicze, to jest najlepsze. Nieźle to wygląda, co? Krisie, te hamulce były robione w tamtym roku. Nie no, żartuję, nie wiem czy w tamtym roku, ale były robione. A to naklejeczka jeszcze jest, patrzcie. Naklejeczka jeszcze jest. No trzeba było to zmienić, takie pierdoły, widzicie. I czasami rachunek. Dziwicie się, że u mechanika rachunek się wydłuża. Kiedy przyjeżdża na wymianę, powiedzmy, jednej rzeczy, a tu po drodze są jeszcze takie pierdoły, nie? I co, ja to mam zostawić, coś takiego? Nie ma opcji. Albo robimy coś dobrze, albo nie robimy wcale. Chociaż tu w tym samochodzie jeszcze parę rzeczy zostało do zrobienia, to myślę, że takie podstawy zostały zachowane. Pokażę Wam, jak to wygląda od spodu. Najpierw Wam coś pokażę. Bardzo rzadko spotykana rzecz. Patrzcie na to. Zobaczcie, jak śmiesznie to jest zrobione. O co chodzi w tej beleczce. Widzicie? Tu jest taka jedna część tej beleczki i ona idzie sobie tędy, 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 tędy. O, i tu ma taką tulejkę, co nie? Metalową, gumową. Która jest przykręcona do drugiej takiej części, która idzie sobie tędy, 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 tędy. Jest przykręcona tutaj, do czegoś takiego. Nieźle, co? I wiecie, że to, te elementy względem siebie się przestawia. O, tutaj, o tu, o, te śrubki można poluzować i to przesunąć i wtedy zmienia się kąty tych kół. I tu jeszcze, patrzcie, takie są lizaki i tutaj te lizaki też wymienialiśmy. Trochę popsikane farbką tutaj, żeby może te śruby tak nie korodowały. Trochę jest tutaj rdzy, patrzcie, Volvo oryginalne wolwiaczkowe rzeczy. Tu przelocik przydałoby się zrobić tak prawilnie, wiecie, żeby było po bożemu. Patrzcie, tu piasta nowa tam głęboko jest, nie widać, bo słabe mam światło o tej porze. Skrzynia biegów automatyczna, silnik, jakieś wahacze to niepotrzebne. I patrzcie teraz tutaj na to, to jest najważniejsze. Turbosprężarka. Podoba się, co? Fajna. I downpipe fabryczny taki w miarę taki jest ten downpipe. Fajnie to wygląda. Fajnie to wszystko wygląda. Podoba się. I generalnie takie Volvo C70 to jest od spodu to samo co V70. Po co zmieniać coś, co jest bardzo dobre? To oni zrobili to samo, przerobili V70 na kupejkę. Nie no, trochę inaczej tutaj jest zrobione, co nie? Chociażby tutaj to miejsce, gdzie jest tłumik, to jest trochę inaczej zbudowane, ale mimo wszystko
bardzo podobnie jak w V-eczce porządnej. Tutaj zobaczcie, to niczym od diesla się nie różni. Ten samochód wcale nie jest lepszy benzynowy silnik od diesla. Powiedziałbym szczerze, że 2,5 TDI jest dużo lepsze niż jakaś tam T5. Zamknijmy już maskę. Nie patrzmy już tutaj. Dobra? Koniec już. Nie poruszajmy już więcej tematu tego. Dolby Surround Prologic. Dolby Surround. Surround. Nie no, robi audio tu robotę. Robi audio. Taki dodatkowy głośnik tutaj. Ja to mam kurnik w tym miejscu. Tutaj patrzcie. Zamszyk. O, zamszyk. Fajny jest zamszyk. Kierownica. Taka niezużyta. Niezużyta. Samochód ma 200 tysięcy kilometrów przebiegu na liczniku i wiecie, że to jest prawdopodobnie prawdziwy przebieg. No, zaraz się posypię. Ja mam prawdziwy przebieg, pół miliona pewnie ma. Wcale, bo nie. Jedzie bardzo dobrze, naprawdę ta T5 robi robotę. Strach się bać tutaj, wciskać gaz do końca. Fotele. Takie mięsiste. Nie wiem czemu ten fotel jest tak rozłożony. Zostawiłem chłopaków samych, wyjechałem na miasto, jak wróciłem, to fotel był tak rozłożony, ale czemu? Tutaj patrzcie, jaki tunel jeszcze jest. No i z tyłu takie dwa skromne dwa miejsca. Ale generalnie samochodzik prowadzi się o niebo lepiej niż moja V-ka. No jednak moja V-ka to jest taki, można powiedzieć, taka trumienka, może taki karawan, taki autobus. A tutaj to jest naprawdę sztywny ten samochód, sztywny, zwarty i zupełnie inaczej się jedzie niż moją kolumbryną. Oczywiście no, na plus dla wersji C70. Przyznaję to z bólem serduszka. Może kupić sobie takiego kiedyś, jak przejdę na emeryturę. Bo dzieci tam upychać z tyłu to za dużo roboty. Fajny jest ten wolwiaczek, co nie? Patrzcie, tutaj ma taki defekt. Zupełnie jak w E36. Jak w E36 coupe. Dokładnie ten sam problem. Korozja. Tam jest takie łączenie. Blach. Taki narożnik i tam zbiera się woda. I to powoduje korodowanie tego elementu. No już koniec tego odcineczka. Fajne Volvo, fajna C70. Fajnie było sobie ją pooglądać, popatrzeć na nią. Polecam i narka.